Okej, pokażę Wam teraz aplikację IKEA Place, która ułatwi Wam sprawdzenie, czy dany produkt, dany mebel będzie Wam pasował do Waszego wnętrza. Jestem w środku tej aplikacji. Instalacja jest bardzo prosta, w komórce możecie to zrobić i dodaję sobie produkt, który chciałabym przetestować. I powiedzmy, że chciałabym przetestować ten fotel. Wybieram go. I on już nam się tutaj znajduje. Klikam, żeby on tutaj nam stanął. I ja mogę teraz go sobie, zobaczcie, obrócić, ustawić. Mogę go sobie też przesunąć, żeby na przykład był bliżej mnie albo dalej. I wtedy mogę zobaczyć, czy ten fotel będzie mi tutaj pasował. Teraz podam Wam inny przykład. Wstawimy sobie jakiś inny fotel. Ten, który jest najbardziej chyba teraz popularny na rynku. Stawiamy go. Oczywiście możecie sobie wybrać różne kolory jego i sobie go troszeczkę przesuniemy lekko do przodu i patrzymy, czy ten fotel nam będzie pasował. Ta aplikacja ma jeszcze jedną bardzo fajną funkcję, że możemy wyszukiwać w rzeczywistości tej, którą mamy, produktów i IKEA nam znajdzie, czy aplikacja nam znajdzie podobne w sklepie IKEA. Czyli zobaczcie, tutaj mamy na przykład krzesło. Ja sobie klikam znajdź obiekt, jakbym chciała ten obiekt. Muszę całego zaznaczyć, żeby on się tutaj znalazł. OK. I wyszukujemy. I zobaczcie, IKEA znalazła mi podobny czarny, który u nich występuje. Teraz nie wszystko może się tak szybko wczytało, ale tu mamy krzesło. O, było takie. Ale mieliśmy jeszcze takie. Czyli jeżeli bym chciała coś podobnego, to mogę sobie to krzesło ustawić. Niestety postawiłam je nie tam, gdzie trzeba. Sekundka. Dodamy sobie je jeszcze raz. To jest to krzesło. Szukamy. O, to jest to. I ja sobie troszeczkę przestawię tą komórkę i postawię sobie jeszcze jedno, jakbym chciała kupić. O, zobaczcie. Ustawiam, ono troszeczkę, musimy go troszeczkę przesunąć. O, zobaczcie. Mam krzesło, które jest prawdziwe, i mam krzesło w rzeczywistości rozszerzonej. Rzeczywistość rozszerzona bardzo mocno nam ułatwia, dlatego że jest to połączenie tak naprawdę rzeczywistości tej, którą mamy. Ona jest sczytywana za pomocą kamery, która tutaj jest w smartfonie. A to jest rzeczywistość, która jest podana przez komputer, czyli program, aplikację, która nam daje model 3D i te rzeczywistości tutaj się ze sobą łączą. Także jest to bardzo fajna funkcja, jeżeli nie wiecie, czy dany przedmiot będzie Wam pasował, czy się zmieści, czy będzie Wam odpowiadał kolorystycznie i stylistycznie.